Mazowieckiego dotyczącej likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gowin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gowin. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby się jeszcze wypowiedzieć, ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Kto? Proszę bardzo, Pani Radna. Ja mam pytanie. O co tu chodzi? Bo no, u nas na Komisji Bezpieczeństwa tego punktu nie było, żadnych materiałów, także nie wiem, o co to chodzi. Panie Przewodniczący, to może propozycja jest taka, bo ten punkt stawał na Komisji Rozwoju i myślę, że jako, że komisje były oddzielnie przeprowadzane ostatnio, to może w krótkich słowach by swoją rekomendację i wnioski z Komisji przedstawił Przewodniczący Komisji. Proszę bardzo. Natomiast Pani Radna mówi, że nie wie, o co chodzi. Tam jest uzasadnienie obszerne, dość takie, które myślę, że wprowadza. Ale proszę bardzo Pana Przewodniczącego Komisji o dwa słowa. Jak zaopiniowana na komisjach i czy są i czy były uwagi? Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. W dwóch słowach. No cóż, największym obrazem tego będzie, że jednoznacznie, jednomyślnie zgodziliśmy się z projektem tej uchwały. Nasza komisja i komisja rolna, która nie była w tym składzie podobnie, ale te osoby. Tam padło wiele argumentów i wiele wyjaśnień, czy ja mam teraz to. Myślę, że uzasadnienie jest dość obszerne, także uwagi do projektu były czy w zaproponowanym. Ktoś chce tutaj wyjąć coś. Dziękuję. To tak, projekt został przedłożony przez urząd. To bardzo proszę pana burmistrza, pana kierownika referatu o krótkie wprowadzenie i przechodzimy do podejmowania bądź nie. Szanowni Państwo, krótko i na temat. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały Rady Miejskiej w Gorlinie oraz projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gorlin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gorlin. Dlaczego? Dlatego, że zwiększyła się liczba tak zwanych RRM-ów. Jeden RRM to jest jeden mieszkaniec. Z 2000 na 2736. I zachodzi konieczność zaktualizowania. Mało tego, to jest RRM, ale również to dotyczy budowy nowej sieci, w razie czego, jak mówię, planowanej sieci o długości 400 metrów, sieci kanalizacyjnej. I teraz proszę Państwa, żeby otrzymać dofinansowanie ze środków zewnętrznych, potrzebna jest taka uchwała w sprawie nowej aglomeracji. Gdy Państwo nie zaopiniujecie pozytywnie i Sejm wtedy nie przyjmie, możemy pożegnać się ze środkami zewnętrznymi na budowę sieci kanalizacyjnej, planowanej sieci kanalizacyjnej. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Gorlinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącej likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gorlin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gorlin? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta została jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Gorlinie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości i przedłużenie dzierżawy na część działki o morzu ewidencyjnym 459 położonej w Gorlinie w trybie bezprzetargowym. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos, kto ma wątpliwości do projektu? Proszę bardzo. Pani Radna Krajewska. Gdzie ta działka jest położona? To 459. W Gorlinie, ale gdzie? To jest tam, gdzie jest ten marsz T-Mobile spółki akcyjnej. Tutaj Pani Rada również w uzasadnieniu jest konkretny opis. Konkretny opis tej działki, tam, że jest tam jest lokalizacja, jest wyjaśnienie, czego te grunty dotyczą i do czego się odnoszą. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie.
Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości i przedłużenie dzierżawy na część działki o numerze ewidencyjnym 459 położonej w Drobnie w trybie bezprzetargowym? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I kolejny punkt to jest uchwała Rady Miejskiej w Drobnie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w miejscowości Dobrosielica Pierwsza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Bardzo proszę, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobnie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w miejscowości Dobrosielica Pierwsza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. I kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Drobnie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia na rzecz miasta i gminy Drobnin. Proszę bardzo, kto z państwa radnych ma uwagi, pytania? Proszę bardzo, pan radny Kaczyk. Tu mam pytanie. Ja wątpliwość już artykułowałem na Komisji Rozwoju. Czy mamy zgody osób, które to burmistrz ten projekt składał, tak? Które burmistrz proponuje do składu tej komisji inwentaryzacyjnej. Ja miałem wątpliwości, dlatego się wstrzymałem na komisji od głosu, ponieważ nie przedstawiono nam zgód osób, które są proponowane, że wyrażają zgodę na pracę takiej komisji. Czy już w tej chwili jest to uzupełnione, czy są te zgody dołączone do projektu uchwały? Panie radny, ja nie odebrałem tego, że mamy jakieś pisemne zgody od tych osób oczekiwać pana sugestii na komisji. Ustne zgody jak najbardziej tak. Inaczej byśmy po prostu nie pozwolili sobie, żeby te osoby personalnie wpisać do projektu uchwały. Natomiast pisemnych zgód tych osób nie ma. Rozumiem, bo dwie z proponowanych kandydatów, dwie osoby są obecne tutaj na sali, więc nie ma problemu, żeby te osoby nas poinformowały przed głosowaniem, że wyrażają zgodę, ale z tego nie widzę chyba jednej z osób proponowanych. Stąd moja wątpliwość. No. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa ma uwagi jeszcze do projektu? Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia na rzecz miasta i gminy Drobnin? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa wstrzymujące. 13 za, tak? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? A, przepraszam. Czyli mamy 12 przeciw. 12 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Kolejna to uchwała Rady Miejskiej w Drobnie w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu remontów i zbrojów komunalna spółka Zona lata 2017-2019. Proszę bardzo, kto z państwa radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, ja sobie pozwolę na uwagę pytanie, jak w komisji została zaopiniowane, przedłożone na komisję projekt uchwały i czy zaszły jakieś zmiany? Panie przewodniczący komisji, jeśli można. Nie domyślnie, że się podeszły do tego tematu, zgoda była. Bez zmian w treści, czyli to, co zostało przedłożone na komisję, tak. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobnie w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu remontu i zbrojni komunalna spółka Zona lata 2017-2019? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący, 14 za. Uchwała została podjęta. Kolejny to siódmy, tylko że szósty podejmowaliśmy na początku. To będzie uchwała Rady Miejskiej w Drobninie, to jest uchwała Rady Miejskiej w Drobninie zmieniająca uchwałę numer 16 na 129 na 2015 Rady Miejskiej w Drobninie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Drobnin na lata 2016-2025. Panie skarbniku, pytanie, czy od komisji nastąpiły jakieś zmiany na posiedzeniu komisji? Nie, wszystko jest w
dokładnie tak, jak było omawiane na komisjach. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych ma uwagi, pytania? Nie widzę, kto z Pani, Panów radnych jest? Tak? To? Proszę Pana, ja mam tylko takie pytanie odnośnie kwoty 62 900 na realizację zadania inwestycyjnego zakupu wyposażenia do pracowni komputerowej w technikum w Zrobienie. Nowe zadanie inwestycyjne. To z czego to będzie realizowane? Czy to ze środków własnych, czy to są środki zewnętrzne? Planujemy pozyskać, tak jak mówiłem w sprawozdaniu międzysesyjnym, środki z rezerwy celowej Ministerstwa Oświaty na ten cel, na zwiększenie takiego zakresu wykształcenia i z tego będą pochodzić środki na finansowanie tego zadania. Ktoś z Państwa więcej? Dziękuję. Kto z Pani, Panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Grodzinie zmieniającą uchwałę nr 16 na 129 na 2015 Rady Miejskiej w Grodzinie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Grodzin na lata 2016-2025. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie i wynikająca, czy współfunkcjonująca, tak? Uchwała Rady Miejskiej Grodzinie zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 nr 16 na 130 na 2015 Rady Miejskiej Grodzinie z dnia 31 grudnia. Proszę bardzo, czy Państwo macie jakieś wątpliwości, pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę, Pani Radna Krajewska. Znaczy, ja mam tylko pytanie, też w sprawie tej właśnie pracowni komputerowej. Mam pytanie do Pani Przewodniczącej Komisji Oświaty. Jakie jest, czy było stanowisko Komisji Oświaty w tej sprawie i ewentualne krótkie uzasadnienie? Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, jak najbardziej pozytywne, ponieważ ta pracownia komputerowa jest wykorzystywana przez wszystkich uczniów i pracuje 9 godzin dziennie. Także wszystkie dzieci korzystają. Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły ponad gimnazjalnej, budynku szkoły ponad gimnazjalnej. Także Wszystkie. Mówię, ta pracownia pracuje 9 godzin dziennie, także myślę, że sprzęt jest wykorzystywany w pełni. Ale ze pole szkół mają swoje pracownie komputerowe. A ta, to jest, myślę, że to jest ta pracownia, która tylko doposażona będzie, czy jest, która była w liceum. Tak, Panie Ministrze? Ja odpowiem. To jest, można powiedzieć, wymiana całej pracowni, która była w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Jak Państwo byliście wielokrotnie informowani, otworzyliśmy nowe kierunki, w tym kierunek technik, grafik, tak? Tam do uczenia tego kierunku potrzebny był odpowiedniej jakości sprzęt. Tak jak tu też Pani Dyrektor wspominała, ta poprzednia pracownia była z 2005 roku. Ten sprzęt był wtedy zakupowany i on się po prostu zdezaktualizował. Można powiedzieć, że nie było, że szkoła nie była w stanie tego zawodu uczyć na tym sprzęcie, który jest. W związku z tym była konieczność wyposażenia pracowni w nowy sprzęt, który jest, odpowiada wymogom nauczania w tym kierunku. Czyli tak jak Pani Przewodnicząca również powiedziała, sprzęt jest również wykorzystywany przez inne klasy, inne profesje, inne zawody, bo są zainstalowane na tym sprzęcie również programy dla handlowców, tak, dla technologów żywności, także jest ta sala oblegana. Można powiedzieć, że w dzisiejszej konfiguracji, dzisiejszej, przy zastosowaniu tych technik związanych jeszcze z etornistem, bardzo lubiana przez uczniów, a ja postaram się również Państwu ją przedstawić na sesji październikowej, żebyście Państwo również polubili te metody. Kto z Państwa więcej do uchwały budżetowej? Nie widzę. Kto z Pań, Panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Grodzinie zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016 nr 16 na 130 na 2015 Rady Miejskiej w Grodzinie z dnia 31 grudnia 2015 roku? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie i mamy dwa projekty, o które rozszerzono zostały dzisiejsze obrady. To jest jako pierwszy projekt z uchwały radnickiej, który... Jeszcze życzenie siatów. Siatów, ale jeszcze? Uchwała. To znaczy, Państwo Radni, jesteśmy w punkcie 9. Punkt 9 został rozszerzony o dwa projekty uchwał. Jak skończymy projekty uchwał, przechodzimy do punktu 10. 11 i oficjalnie może się dzisiaj zarządzić w podstawowej sesji Rady Miejskiej, czyli rozszerzenie o projekt uchwały Rady Miejskiej, który dnia 29 września w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Gminie. Bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych do wzięcia udziału w dyskusji. Pan Radny Kasprzak, Pan Radny Kłosiński zamykał listę mówców. Proszę bardzo, Pan Radny Kasprzak jako pierwszy się nam zgłosił. Proszę bardzo. Tutaj, Panie Przewodniczący, chcę wrócić jeszcze do sposobu wprowadzenia tych projektów na dzisiejszą sesję z pełną gorącą, żeby na przyszłość nie wymuszał Pan przekrzykiwania czy protestowania przeciwko niedopuszczeniu do zabrania głosu, bo jak ktoś składa wniosek, to jest też możliwość ustosunkowania się do tego wniosku, ewentualnie złożenia kontrwniosku. I tutaj chciałbym zwrócić się do Pana prawnika o informację. Czy taki sposób wprowadzenia tych projektów uchwał na dzisiejszą sesję, czyli niezgodny ze statutem, który zobowiązuje wnioskodawcę do przedstawienia radnym projektów przed sesją, czy taki sposób procedowania nad tymi wnioskami nie spowoduje możliwości podważenia tych uchwał. Dziękuję. Proszę o to wyjaśnić. Znaczy tak, Szanowni Państwo, zawsze trzeba mieć na uwadze, że na statutem zawsze jest ustawa o samorządzie gminnym, która jest aktem nadrzędnym. Zgodnie z artykułem 20 ustawy o samorządzie gminnym, zmiana porządku obrad może nastąpić w każdym momencie, jeżeli za taką zmianą zagłosuje bezwzględna większość, taka zmiana uzyska bezwzględną większość głosów. Więc oczywiście dopuszczalne jest jak najbardziej zmienianie, wyrzucanie projektów uchwał, wprowadzanie nowych, zmienianie kolejności, bo to wszystko mieści się w kategorii zmiany porządku obrad. Natomiast oczywiście projekty uchwał zawsze lepiej, jeżeli radni mają wcześniej niż później, no to jest oczywiste, tak? Natomiast nie jest to nielegalne, że jak najbardziej zmiana porządku obrad może nastąpić, tak? Tak jak mieliśmy przesunięcie projektu, przesunięcie uchwały o dotacji dla policji, tak? To wszystko odbywa się, jeżeli jest bezwzględna większość głosów. Tutaj pani mecenasie, prosiłbym o precyzyjne, jasną odpowiedź dotyczącą procedowania nad uchwałą. Jeżeli sposób procedowania nad uchwałami jest uregulowany precyzyjnie w przepisach takich jak ustawa o samorządzie czy w statucie, gdzie jest to delegacja dla Rady. Także prosiłbym, bo co innego przesunięcie kolejności, co innego zmiana w porządku, wiecie czegoś, ale jeżeli jest napisane w przepisach, że wniesienie konkretnego projektu uchwały wiąże się z pewną procedurą, to uważam, że powinniśmy wymagać, aby ta kolejność była przestrzegana. Dziękuję. Proszę o pouczenie Pana Przewodniczącego, że w naszym statucie jest to uregulowane. Jest statucie, natomiast ustawa nie określa procedowania nad uchwałami, bo ustawa mówi wyraźnie, artykuł 20 ust. 1a, Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bez względu na większością głosów ustawowego składu Rady. I nie zgodzę się z Panem, że zmiana w porządku to nie jest wprowadzenie nowego projektu uchwały, to również zmiana w porządku obrad. Jasne. Także... Jasne, ale mamy doprecyzowane i chodzi tu o czytanie regulacji dotyczącej wprowadzania projektu uchwał, które doprecyzowaliśmy w statucie. Panie Radny, odnośnie pouczania. Rozdział 3, paragraf 20, punkt 3, wnioski o charakterze formalnym, przewodniczący.
przewodnicząca obrad poddaje pod głosowanie bez zbędnej zwłoki po wysłuchaniu wnioskodawcy. Czyli wnioskodawca złożył wniosek, uzasadni. Bez zbędnej zwłoki należy poddać pod głosowanie wniosek o charakterze formalnym. Panie przewodniczący. To, co pan ma do powiedzenia do wniosku formalnego, to tak naprawdę wątpliwość jest, czy dopuszczać do głosu i rozpoczynać dyskusję w momencie, kiedy mamy złożony wniosek formalny, czy, tak jak mówi to konkretnie statut, wnioski o charakterze formalnym przewodniczący obrad podaje pod głosowanie bez zbędnej zwłoki po wysłuchaniu wnioskodawcy. To ja pana odeślę do treści ustawy, ale samorządzie to pan doczyta, jak to by mówił pana dzieci. Bardzo proszę, proszę pana. To również, żeby pan tą literę prawa swoją przekazywał, a nie tylko odsyłał pan do... A tego pytał specjalisty. Specjalista wypowiedział się jednoznacznie. Nie, jeszcze nie. Panie prezydencie, ja mam w związku z tym pytanie takie. Czy jeżeli rada podjęła prawomocną uchwałę co do wprowadzenia projektu uchwały pod obrady tej sesji, to czy uchwalenie tej uchwały będzie niezgodne z prawem? Albo będzie wykraczało poza jakieś tam nawias, czy nie wiem. Czy można jest ta dyskusja? Ja powiem tak, każdą uchwałę podejmowaną przez Radę Gminy ma prawo w trybie nadzoru wojewoda stwierdzić jej nieważność, o ile stwierdzić, że zaszły okoliczności, które tą nieważność uzasadniają. Ja powiem tak, dla mnie zmiana porządku obrad przez wprowadzenie nowych projektów uchwał, co nie jest niczym nowym, bo często przecież tak się zdarza, tak, że na początku sesji jest porządne nowe przestrzeganie, jest jak najbardziej zgodna z prawem z artykułem 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym. Czy zarzut, że wprowadzenie tych uchwał nastąpiło zbyt późno, znaczy radni nie mieli dostatecznego czasu się z nimi zapoznać, czy to stanowi naruszenie, które spowodowało stwierdzenie nieważności takich uchwał? Ja nie będę tu strzelał, tak? To nie jest uchwała, która, to jest też prosta uchwała, tak? Co też trzeba mieć pod uwagę, że to nie jest uchwała, która wymaga do zapoznania nie wiadomo jak długiego czasu. Tak? No więc właśnie, więc oczywiście ja zdaję sobie sprawę z uchwał statutowych i oczywiście zawsze, tak jak mówię, lepiej jest, jeżeli uchwały są doręczane radnym dłużej przed sesją. Natomiast no, jeżeli zachodzą sytuacje, kiedy ten porządek obrad powinien być dostrzeżony, i rada bez względu większością głosów przegłosowuje. Ja nie widzę tu podstaw, żeby stwierdzać, że ta uchwała jest nieważna. Bardzo proszę, pan Kosiński do Rybek. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Nie wiem, mojej intencji od nich nie było i nie będzie na pewno, żeby wprowadzać jakiekolwiek zamieszanie. Uważaliśmy jako klub, że to jest ustawa tak prosta, która nie będzie obudziła żadnych konsekwencji. Bo tak w sumie, gdy się zastanowimy, gdybyśmy nawet projekty uchwał omawiali na komisjach, to co byśmy mówili? Wiemy, że wygasły komisje, które spowodowaliśmy zmiany statutu i na komisjach byśmy też rozmawiali o czym. O tym, że trzeba powołać nowe komisje. Natomiast skład personalny tych komisji tylko i wyłącznie zgodnie z wymogami możemy debatować na sesji. Także no, ja tu za specjalnie nie widzę, że tak powiem, jakiś przyczynek do tego, żeby tu robić z tego jakieś tam, no nie wiem, sensacje teraz. Tym bardziej, że jeszcze było wskazanie komisji rewizyjnej co do działalności, co do zmniejszenia. Uznaliśmy to za zbyt oczywiste. To jest pierwsza sprawa. Jak już jestem przy głosie, no to powiem, że jako klub samorządność, klub radnych, chcieliśmy też wywiązać się z tej drugiej części zobowiązania, które wyrażałem na
tym gremium, że co do oszczędności działalności Rady przedstawimy dalszy punkt. I to będzie akurat te dwie uchwały, na którymi w tej chwili decydujemy, będzie przyczynkiem do tego, żeby zmniejszyć koszty działania Rady Miejskiej przez zdjęcie dwóch przewodniczących komisji. I to komisji, dwóch przewodniczących z naszego klubu, także ja tu nie widzę, ja nie widzę tu żadnego jakiegoś ukrytego celu, czy jakichś działań, które mają wprowadzić, nie wiem, rozłam, czy jest nas w naszych, Ja bardzo się cieszę, panie radny, że pan nie udzielę, dlatego że zamknąłem już listę usług. Bardzo nie jest, że z tej okazji muszę być konsekwentny. Natomiast tak, co chciałem powiedzieć, bardzo cieszę się, że uwagi nie dotyczą stricte treści uchwały, czyli to jaką komisję powołujemy, od czego dana komisja, jedna i druga proponowana, powołujemy bądź nie powołujemy, będzie się zajmować. I teraz tak, przed podjęciem uchwały należy wyłonić skład, dlatego że do projektu uchwały powinny być wpisane osoby, które w tych komisjach uczestniczą. Ja w związku z tym 10 minut przerwy. Przepraszam, mogę jeszcze chwilkę, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Tu rękę strasznie mocno podnoszę i pewnie nie zauważył. Proszę bardzo. Dlaczego chciałbym uzasadnić, dlaczego o to pytam? Nie dostaliśmy wcześniej tych uchwał, a moim zdaniem powinniśmy je nieco zmodyfikować. I to w zakresie przedmiotu działania tej komisji. Stąd chciałbym zwrócić uwagę, że mamy trochę mało czasu, żeby nad tym się zastanowić. Ale chciałbym też zgłosić wniosek formalny o dołożenie w przedmiocie, o rozszerzenie przedmiotu działania komisji stałej Komisji Rozwoju Rolnictwa, Bezpieczeństwa Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie o dodatkowy punkt. Czy mogę go przeczytać? Panie radny, no wprowadza pan, czy zgłasza pan wniosek formalny, jeśli mnie pan pyta, czy może pan przeczytać? Nie, no zgłasza pan wniosek formalny, konsekwentnie bardzo proszę o sprecyzowanie wniosku formalnego i już czytam. Wnoszę o jeszcze dodatkowy punkt w brzmieniu. Wnoszę, że do zadań komisji będą należały między innymi takie. Wnoszenie wniosków oraz inicjowanie działań dotyczących rozwoju gminy, takich jak tworzenie nowych miejsc pracy, modernizacji infrastruktury, poprawy bezpieczeństwa, czystości i inne. To jest jeden wniosek. A drugi wniosek chciałbym też złożyć tutaj w paragraf 2, punkt 4. Jest zapis, przepraszam, punkt 5, jest taki zapis proponowany. Opiniowanie zleconych przez burmistrza miasta i gminy innych niż wymienione zagadnień dotyczących porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli. I tutaj w kwestii formalnej mam wątpliwość, czy burmistrz może zlecić, czy raczej przedstawić komisji inne przedłożone, czy przedłożyć. Uważam, że zlecić to nie bardzo może. Dziękuję. Jako dwa wnioski formalne, to jest 10 minut przerwy. Bardzo bym prosił panie radny, bo tutaj, jeżeli chodzi o drugi wniosek formalny, to pan bardzo uprecyzował punkt i zmianę. Natomiast ten pierwszy wniosek formalny, to mówi pan o kompetencjach, tylko tak. To też prosiłbym o uszczegółowienie, czyli bardzo bym prosił o pisemne przygotowanie wniosku formalnego. Jaką przygotowałem schemię z panią Joanną? 10 minut przerwy, za chwilę zapoznam się. Podyktuję to dokładnie. Także głosowanie nad wnioskiem akurat w tym przypadku po przerwie, ze względu na to, żebyśmy wiedzieli dokładnie na czym procedujemy.
pytanie. Jak
No nie, a ja nie. No, tylko muskutowałeś, nie rozumiem. Czeka, bo miałeś, że jeszcze nie było. Wiem. Czeka o tym, że potrzebne jest po prostu problemowanie przez to. Ja dlatego pracowałem. Nie tak na grubo. Dla możliwości ustosunkowania się do wniosku.
głosujemy. Ustosunkowuje się pan, panie radny, do wniosku. W dwóch, możliwe to jest w jednym, a czasami w dwóch momentach. W jednym momencie to głosując nad wnioskiem formalnym, a w drugim momencie, jeżeli mówimy o projekcie uchwały, to właśnie teraz po raz drugi się ustosunkowujemy do merytorycznie do konkretnego wniosku, do konkretnej uchwały. Nie ma pan racji. No, według pana to ja wiem, że nie mam racji, co bym nie powiedział. No, tak jak pisze, tak? Jeżeli tylko jest możliwość pisze, ale to ja racji nie będę miał i to tak. Się przyznaję. Ja słyszę bez mikrofonu, spokojnie. Słyszy pan? Tak, słyszę bez mikrofonu. Niech pan zwróci uwagę na coś takiego, jak to, że nie jest wniosku przeciwnego. Kiedy według pana miałbym na to możliwość, jeśli pan mnie zakrzykuje i nie pozwala mi to. Wniosek przeciwny, jeżeli jest wniosek formalny, to głosujemy wniosek formalny. Nie ma czegoś takiego jak wniosek przeciwny. To co daje pan? Dokładnie, że tak. Jest wniosek formalny i muszę pan odkładać na to, co pan naprawdę. Głosuje się drugi dalej w domu. Tak? Takie są te zasady? Tak. Tak, tak. Tak. To są przykłady z parlamentu. Nie, nie tylko. Nie tylko, już teraz nie tylko. Ale zwróćcie uwagę, że sam samochodów głosowaliśmy uchwałę, gdzie byliście przeciwni obniżeniu diet. Chodziło o uchwałę o obniżeniu diet i wtedy głosowaliśmy wniosek dalej do. Przewodniczący. Nie, my głosowaliśmy za obniżeniem. Tak mówię na pierwszej, czy na drugiej sesji. A wy byliście przeciw? Tak, tak. My byliśmy za tym, żeby obniżyć. To był wniosek pana Krzysztofa Mieczarka, a byliście przeciw nie obniżeniu. Przewodniczący. I przegłosowaliśmy rzeczywiście wniosek. Mówię o komisji. Pierwsza sesja, czy pierwsza komisja? W 2015 to jest wyborczony. No tak. Tak, a ludzie się rzeczy się wiedzą i tak dalej. No, myślę, że wszyscy już zrozumieli, po co tak.
A, Mykopi, no właśnie, kiedyś był Mykopi, super. Albo ten mógłby też ten wina. No. Może nawet nie chcę. No to tak. Bo ja to zawsze robiłem w ten sposób, że to... To
jest przeciw. Kto się wstrzymał? 7 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące. Wniosek formalny został przyjęty. I drugi wniosek formalny to paragraf 2.6 6 opiniowanie i tutaj zmiana treści. Nie zlecone, a przedkładane przed burmistrza miasta i gminy innych niż wymienione zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Kto jest przeciw? 6, kto się wstrzymał? I nie ma wstrzymujący? Czyli wniosek formalny też 7 do 6, tak? 6. Poproszę o reasumpcję głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego? Jeszcze raz. 3, 5, 6, 7, 8. Kto jest przeciw? Wniosek formalny został przyjęty. I teraz tak, przed przyjęciem uchwały należy wykazać, tak, wyłonić skład planowanej komisji, tak aby uchwała miała pełną treść. Bardzo proszę o składanie propozycji na członków komisji w sprawie uchwalenia Komisji Rozwoju Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki. Proszę bardzo, pan radny Gazczak. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Krzysztofa, radnego Krzysztofa Wilczarka na tejże komisji. Dzięki. Czy pan radny wyraża zgodę? Tak. Proszę bardzo, radny Kosiński. Panie przewodniczący, ja w imieniu klubu radnych chciałbym zgłosić kandydatury pana Henka Jeziaka, pana Maćka Wiśniewskiego, pana Ilka Zajączkowskiego i swoje. Panie radny Jeziak, wyraża pan zgodę? Tak. Panie radny Wiśniewski? Tak. Panie radny Zajączkowski? Panie radny Głosiński? Proforma. I głosujemy składy. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby rozszerzyć? Kto z pań i panów radnych jest za? Pierwszy mamy pan Krzysztof Mielczarek jako członek komisji w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli 13 za, 2 wstrzymujące. Dalej pan Jeziak. Kto jest za kandydaturą pana Henryka Jeziaka na członka komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13-12, tak? 3 wstrzymujące. 12 za, 3 wstrzymujące. Kto jest za kandydaturą pana radnego Maćka Wiśniewskiego do Komisji Rozwoju Rolnictwa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto wstrzymujące? Kto jest za kandydaturą pana Jarosława Wilenusza Zajączkowskiego do komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. I został nam pan radny Kosiński, kto jest za kandydaturą pana radnego Kosińskiego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa wstrzymujące. Czyli tak, mieliśmy 5 kandydatów. Według głosowania wszyscy 5 zostali zaakceptowani, tak, czyli skład mamy wyłoniony. Według też dalej prawa, czyli statutu i ustawy, zaproponujecie państwo kandydaturę przewodniczącego komisji.
właśnie podejmie tą kandydaturę, bądź jej nie podejmie. Czyli mamy, tak, w składzie czy do składu, panie mecenasie, czy do składu od razu powinniśmy przy zapisać, tak? To znaczy ja myślę, że zgodnie ze statutem komisja wyłania w głosowaniu jawnym kandydatów na przewodniczącego komisji, który potem kandydacie cała rada. Ja myślę, że po wybraniu przewodniczącego należy przyjąć uchwałę, w której już wpisać osobę, funkcję tak, przewodniczącego. Tak wiem, że było niesensownie. 10 minut. Panie przewodniczący, proponuję, żebyśmy przegłosowali może tą uchwałę kolejną, potem przerwa, komisja wybiera przewodniczących i przegłosujemy przewodniczących. Znaczy nie chciałbym uchwały żadnej nie podejmujemy. Nie chciałbym. Ja myślę, że po prostu jedno, tak? Brzydko powiem, odfajkowanie tak nie elegancko. Pytanie, czy tam potem też nie będą się składy w jakiś sposób pobierać, także bardzo proszę. 5, pura 10 minut, tak? Czyli przyjdziecie Państwo, czyli maksymalnie w ciągu 10 minut bardzo prosi o wyłonienie kandydata na przewodniczącego komisji. Jeżeli Państwo chcecie do biura rady, jest pomieszczenie, gdzie możecie się zabrać, czy tutaj poszli, jak Państwo uważacie. Członek komisji Krzysztof Mielczarek, członek
Komisji, Maciej Wiśniewski, członek Komisji, Janusz Jankowski, członek Komisji. Kto z pań i panów radnych, czy możemy przejść do głosowania projektu uchwały? Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Gorlinie w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Gorlinie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Mamy już jedną komisję. I kolejny punkt. Podpunkt punktu 9. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Kasprzak, pan radny Barbrowski. Bardzo proszę panie radny. Panie przewodniczący, również do tej uchwały zgłaszam propozycję rozszerzenia kompetencji komisji o punkt o brzmieniu. Wnoszenie wniosków i inicjowanie działań dotyczących poprawy funkcjonowania gminnych instytucji oświaty, zdrowia, kultury i opieki społecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wniosek formalny. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego, mianowicie rozszerzenie treści projektu uchwały o paragraf 2.1 wnoszenie wniosków i inicjowanie działań dotyczących poprawy funkcjonowania innych instytucji oświaty, zdrowia, kultury i opieki społecznej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 8 za, 2 wstrzymujących i przeciw. Czyli wniosek formalny został przyjęty. Proszę bardzo, pan radny Barbrowski. Kolego przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu, szanowni państwo, ja chciałem wrócić do tematu odnośnie opiniowania podjętych uchwał. Panie radny Kasprzak, pan chce przypomnieć, czy była procedowana uchwała, którą żeście zgłosili jako klub w sprawie odwołania mojej osoby z funkcji radnego. Chciałbym wrócić do tematu właśnie i zapoznać pana, żeby pan wrócił pamięcią. Czy było to procedowane na komisjach? Czy była procedowana to w ogóle rada? I czy to tak właśnie można? Czy pamiętacie o tym? Dziękuję. Pamiętamy. Panie wiceprzewodniczący, pragnę przypomnieć, że projekt tej uchwały był zgłoszony na wiele dni, rozesłany mailową drogą, na wiele dni przed sesją. I o to mi chodzi. Nie chodzi o to, że na komisję muszą być skierowane, bo nie muszą być, o tym wiemy wszyscy. Tutaj się z panem radnym Kasprakiem zgadzam. Dziękuję. Było wysłane wcześniej drogą mailową odnośnie dni, to już nie pomnę, nie sprawdzałem. Natomiast tak, bardzo proszę o wnioski formalne dotyczące treści jeszcze w dalszym ciągu. Nie widzę, to tak jak wcześniej, to proszę o składanie, czyli wyłonimy skład, proszę o składanie kandydatów. Proszę bardzo, pan radny Głosiński, pan radny Kasprzak i pan radny Lewicki. Panie przewodniczący, w imieniu klubu chciałbym złożyć następujące kandydatury do Komisji Oświaty. Agnieszka Olemska, Renata Chobocińska i pan Irek Machmaski. Dziękuję. Pani Agnieszka Olęcka, wyraża pani zgodę? Pani Renata Kogocińska, wyraża pani zgodę? Panie radny Makomaski, wyraża pan zgodę? Tak. Bardzo proszę, pan radny. Ja chciałbym zgłosić kandydaturę pani Barbary Jankowskiej. Pani radna, wyraża pani zgodę? Tak. Proszę bardzo, pan radny. Ja akurat chciałem też tą samą kandydaturę zgłosić, także już. Ja proponuję jeszcze kogoś, dlatego że będziecie mieć państwo, wróżę państwu trudne być może obrady, cztery osoby. Czy ktoś więcej wyraża aspiracje do pracy w komisji? Nie widzę. Ja tylko jeszcze może powiem, bardzo często w sprawach szkolnictwa zabiera głos pani Bucior, pani radna Krajewska. Może one by chciały popracować w tak trudnej komisji, jaka jest Komisja Oświaty. Dziękuję. Zgłasza pan ten tak, tak, tak. Pani Agnieszka Bucior? Tak, wyrażam zgodę. Wyrażam zgodę. Pani Krajewska Mirosława? Nie wyraża pan zgodę. No, mamy 5. Wszystko. Po kolei, tak jak były osoby zgłaszane, kto jest za kandydaturą pani Agnieszki Olańskiej?
przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Kto jest za kandydaturą pani Renaty Kowacińskiej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Kto jest za kandydaturą pana Ireneusza Machomaskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest za kandydaturą pani Barbary Jankowskiej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Barbara Jankowska trzyma się za głowę, co to będzie? Co to za prawda? Kto jest za kandydaturą pani Agnieszki Kuciak? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa wstrzymujące, kandydatów mamy wyłonionych i proszę bardzo, chwila przerwy na wyłonienie kandydata na przewodniczącego komisji. Przygotowany, jeżeli by przyszedł, to by było.
jeszcze lepiej. I teraz jeszcze raz pytanie do pana mecenasa. Panie mecenasie, zmieni nam się skład Komisji Planowania i Budżetu. Tak, to ja powiem szczerze tak. Co prawda statut wskazuje, że skład jest obligatoryjny, natomiast wzorem początku kadencji ja uważam, że na początku należałoby powołać, podjąć uchwałę o powołaniu tej komisji. Oczywiście w składzie określonym tutaj, czyli prezydium, tak, przewodniczący komisji, których już znamy, aby, żeby odmógł mu zdanie, moim zdaniem po prostu. Na początku kadencji państwo, mimo że też skład tej komisji był obligatoryjny, też taka uchwała o powołaniu tej komisji została podjęta. Uważam, że w tej sytuacji również byłoby to zasadne. Zgodnie z artykułem 27 ust. 1 ustawy Rada Gminy powołuje tak komisję do określonych zadań. I to, czy skład jest obligatoryjny określony przez statut, czy jest wybierany, moim zdaniem nie ma znaczenia. Należało uchwałę o podjęciu tej powołaniu tej komisji podjąć. Czyli teraz tak, pytanie, wiemy o co chodzi. Pytanie, czy macie państwo uwagi, treść uchwały, czyli czy przygotujemy treść uchwały i taką uchwałę jest w stanie nam w ciągu projekt takiej uchwały przedstawić? Uchwała, to tylko uchwała, no, też skład, nie, skład oczywiście jest znany, ale uchwała powinna określać przed działaniem, tak? I tutaj no, może być dyskusja, chyba że takie jakie były, czyli to 5 minut, 10 i... Myślę, że jeszcze nie ma tego w porządku. Nie ma tego w porządku. Oczywiście, tak. Nie ma tego w porządku. To na następnej sesji przecież to komisję, to tylko będzie formalne. Przygodnie, że kompetencje są dosyć szerokie. To załatwimy sprawę, tak. Czyli to zostawiamy temat, załatwimy na najbliższej sesji. Tak. Czyli wniosku formalnego nie było. A, jak to się ma do naszego porządku obrad, oznacza się tak, że mamy teraz informację w sprawie zawarcia umowy użyczenia na leczenie działki. Ja jeszcze mam takie pytanie, ponieważ komisja budżetowa mówi, że zbliżają się tak zwane uchwały podatkowe, komisja, gdzie będzie omawiany budżet. Ale to mnie tak na wspólnie komisja omawiamy, to nie... Komisja budżetowa. No, jakby tutaj bym zadał pytanie. Tak, to posiedzenie wspólnej komisji. Znaczy, no, od kilku dni, odkąd obowiązują zmiany do statutu, wszystkie komisje stały uchwalone na początku, utworzone na początku kadencji, nie istnieją, tak? To jest pytanie, no. Mimo że, jak mówię, że skład tej komisji jest obligatoryjny. Wynika ze statutu bezpośrednio. To znaczy, no, zmiany do statutu wprowadzaliśmy, z tego co ja pamiętam, nie przywołam dosłownie, natomiast Komisję Planowania i Budżetu zostawiliśmy, czyli taki był treść uchwały, która została opublikowana w tej informacji publicznej, czyli została Komisja Planowania i Budżetu i zapis był oraz inne komisje stałe. Tak? Proszę bardzo. Ja uważam, że ta komisja nadal funkcjonuje, tylko skład osobowy zmienił się tej komisji. Czyli tutaj zmiana do części. Czyli komisja planowania i budżetu nie tego łączący też komisji. Nie, po prostu nie ma, o dwóch się zmniejszyło. A ta uchwała nadal funkcjonuje. Nie została uchwała. Ale wydaliśmy uchwałę, jeden przez sześć, która mówiła, że powołuje wszystkie swoje komisje, została uchylona. Tak, ale uchylona, ale inaczej, został zaproponowana zmiana, czyli została zmieniona treść statutu i zmieniona o wyłączenie tych komisji czterech, które były, czyli tam rozwoju rolnictwa i tak dalej, natomiast komisja planowania i budżetu, komisja rewizyjna została, czyli ona została. I teraz pytanie właśnie, czy odnosimy się, czy jest obowiązek, powinniśmy odnosić się, jeżeli tak naprawdę de facto to zmienił się skład o dwie osoby, na zasadzie dwie osoby ubyło. To nawet gdybyśmy powołali się na poprzedni skład. Ja powiem tak, to zależy może od punktu widzenia, bo jeżeli ktoś uważa, że w ogóle uchwała nie jest potrzebna, bo skoro skład komisji jest określony obligatoryjnie przez statut, to oczywiście jakby zmiana automatyczna dzisiaj, czyli utworzenie komisji powołania do przewodniczących z automatu powoduje, że ta komisja jakby
na skutek tych uchwał, że zostały, skład tej komisji się zmienił, tak? Natomiast ja prywatnie jestem takiego zdania, że mimo wszystko taka uchwała powinna być podjęta w uchwale tej komisji, ale... Okej, pan radny Bosiński, bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja to myślę sobie tak, że jeżeli to ma w czymkolwiek nam przeszkodzić, to stworzenie takiego projektu uchwały, który będzie oczywistość, to nawet przy głosowaniu, zajmie nam 5 minut więcej. Bardzo proszę o przygotowanie. Bo tak trzeba wprowadzić do porządku. No to wprowadzimy do porządku, to żaden też problem. Znaczy wprowadzimy, panie radny, wniosek formalny o rozszerzenie porządku zgłaszamy, tylko zanim zgłosimy wniosek formalny, to dobrze by było, żebyśmy na ręku mieli projekt uchwały, czyli 10 minut przerwy, będziemy mieli przygotowany projekt uchwały, złożymy wniosek formalny. Bardzo dziękuję. Gracias.
ten biały zginął? Czy też jest inny jakiś? Tak, to jest na dożynkę. A ile to jeszcze? Nie wiem, jeśli może grać, żeby się wyrobić. Tak, ale wyskoczył w pracy.
Mieliśmy wniosek o plan, o rozszerzenie dzisiejszego posiedzenia, o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Lublinie. Pani Pan Bernard jest za rozszerzeniem dzisiejszych obrad o wspomniany projekt uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie wniosek został przyjęty i proszę bardzo do treści projektu uchwały o zwrócone. Nie widzę. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie powołania Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I na tym kończymy punkt 9. Kolejny punkt to informacja w sprawie zawarcia umowy użyczenia na część działki o numerze ewidencyjnym 631 na 2 położonej w Drobinie, że Państwo radni zapoznali się z tą informacją. No to jest tylko jedna uwaga. Rozszerzyliśmy dzisiejsze obrady o zapoznanie, przyjęcie protokołu nr 2 na 2016 z kontroli realizacji przez burmistrza miasta i gminy Drobin zaleceń wniosku Komisji Rewizyjnej za 2015 rok i rejestru prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin. Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, bardzo proszę o zapoznanie nas z protokołem. Protokół nr 2 przez 2016 z kontroli realizacji przez burmistrza miasta i gminy Drobin zaleceń wniosków Komisji Rewizyjnej za 2015 rok i rejestru prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin. Kontrola operowała w pełnym składzie. Wyjaśnień Komisji Rewizyjnej udzielał Pan Andrzej Samorek, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin oraz pracownicy Urzędu Pani Agnieszka Sława i Pan Łukasz Czerkowski. Opis przebiegu kontroli. Kontrolą może podatkowych od środków transportowych nieruchomości i podatku rolnego za 2014 rok. Zalecenia Komisji i wnioski zostały wykonane zostały Komisji. Kontrola projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin. Zalecenia komisji nie zostały wykonane w całości. Zalecenia kontrola zatrudnienia i realizacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin. Zalecenia komisji rewizyjnej wykonano. Kontrola projektu pod nazwą Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin etap trzeci. Zalecenia komisji nie zostały wykonane. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacje o działalności zaleceń pokontrolnych nie wydano. I kontrola miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Drobinie w zakresie przyznanych zasiłków celowych i okresowych uczniów razy w pierwszym półroczu 2015 zaleceń kontrolnych nie wydano. Rejestr umów. Uwagi komisji. Niewłaściwy zapis anulowania umowy. W większości brak kwoty umowy. W części brak przedmiotu umowy. W części brak szczegółowego określenia strony umowy. W 2015 roku wpisano 167 pozycji. W 2016 roku wpisano 62 pozycji do dnia 11.08 bieżącego roku. Rejestr zarządzeń burmistrza. Uwagi komisji. Brak wpisu pozycji 65 z 2015, brak wpisu pozycji 27, 33 i 65 w 2016 roku. Błędne wpisy winny być wykreślane i wpisane ponownie poniżej bez użycia korektora. W 2015 roku wpisano 122 pozycje, w 2016 wpisano 68 pozycji do 16. Rejestr kart i wniosków bez uwag. W 2015 roku wpisano 4 pozycje, w 2016 wpisano 1 pozycję. Do 23.08. Rejestr wniosków i interpelacji bez uwag. W 2015 roku wpisano 34 pozycje, w 2016 wpisano 30 pozycji do 28.07. Rejestr uchwał bez uwag. W 2015 wpisano 119 pozycji, w 2016 wpisano 53 pozycje do 28.07 bieżącego roku. Wnioski i zalecenia. Brak procedur wdrażania przez burmistrza zaleceń Komisji Rewizyjnej. Opracowanie procedur postępowania z protokołami Komisji Rewizyjnej, określenie zasad obiegu tego dokumentu w celu realizowania zaleceń pokontrolnych oraz raportowanie i wykonania osobie odpowiedzialnej. Na tym protokół zakończono. Protokół podpisał burmistrz miasta Drobin oraz członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach Mariusz Lewicki, Adam Łosiński, Jednemusz Sajączkowski. Dwie osoby nie podpisały protokołu. Dziękuję. Proszę bardzo, czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu nr 2 na 2016 z kontroli realizacji przez burmistrza miasta i gminy Drobin zaleceń i wniosków? Nie? Czy to informacyjnie? Przepraszam bardzo.
To jeszcze jedną rzecz, nad którą nie głosujemy, to jest uchwała numer PL.289.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 września 2016 roku, wyrażająca opinię o przedłożonej przez burmistrza miasta i gminy Dolny informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. Na podstawie artykułu 13 punkt 4 oraz artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 561, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół głosów w składzie przewodnicząca Agnieszka Kosmaczewska, członkowie Agnieszka Mołkowska, Roman Ignasia, uchwala co następuje. Paragraf 1. Wynik analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta gminy Drobny za pierwsze półrocze 2016 roku wydaje opinię pozytywną. Paragraf 2. Od uchwały służę odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Uzasadnienie składu orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół głosów po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku złożonej przez burmistrza miasta i gminy Drobny ustali, co następuje. Punkt 1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości 29 938 440 zł 49 groszy. Dochody zrealizowano w kwocie 16 260 864 zł 3 grosze, co stanowi 54,31% planu. Z tego dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 16 188 968 zł 13 groszy, co stanowi 54,36% planu. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 71 895 zł 90 groszy, co stanowi 34,14% planu, to jest poniżej upływu czasu. W części opisowej informacji podano, iż wpływ dochodów majątkowych planowany jest w drugim półroczu 2016 roku. Punkt 2. Uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 30 178 440 zł 49 groszy. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 15 251 666 zł 1 grosz, co stanowi 50,54% planu. Z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 15 159 661 zł 85 groszy, co stanowi 53,46% planu. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 92 400 zł 16 groszy, co stanowi 5,5% planu, to jest znacznie poniżej upływu czasu. W części opisowej informacji podano, iż realizacja wydatków majątkowych nastąpi w drugim półroczu 2016 roku. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 998 zł i 2 groszy. Uchwalony budżet przewiduje deficyt budżetowy w wysokości 240 tysięcy zł. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 2 220 941 zł i 2 grosze, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 395 216 zł 80 groszy. Należność główna z tytułu poręczeń i gwarancji wynosi 35 853,56 groszy. Z części opisowej informacji wynika, iż miasto i gmina Drobnik dokonała spłaty poręczonych kredytów wraz z odsetkami w wysokości 4280,70 groszy zaciągniętych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Węgłowrobowstwie oraz Towarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 10 139 000 zł, co stanowi 33,86% planowanych dochodów ogółem i dotyczy zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 5 850 000 zł, wyemitowanych obligacji długoterminowych w kwocie 4 289 000 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na dzień 30 czerwca 2016 roku miasto gmina Drobnik posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 224 zł i 4 groszy z tytułu udzielonych poręczeń. Punkt 6. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych. Punkt 7. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami i zarządzeniami budżetowymi jest zgodny z planem wykazanym w przedłożonych sprawozdaniach. Punkt 8. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządów.
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w artykule 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Mając na względzie powyższe, wydano opinię w sentencji uchwały podpisano przewodnicząca składu orzekającego magister Agnieszka Kosmaczyńska. I ostatni punkt to oświadczenie i komunikaty. Bardzo proszę, czy Państwo radni macie? Pan radny Dąbrowski i pani radna Dąbrowski, proszę. Kolego przewodniczący, szanowna rado, szanowni państwo, ja bym chciał się odnieść do pisma z przedostatniej sesji, jakie to panie radne, pani Krajewska i pani radna Bucior złożyły na nasze ręce. I z tego, co ja tu patrzę, pismo to skierowane jest tylko do pana. I jest to odpowiedź na donos, jakie pani złożyły w Mazowieckim kuratorze oświaty, u Mazowieckiego kuratora oświaty. I właśnie się dziwię, że czemu tak panie postępują. Niech zapoznają nas panie z treścią tego donosu, a składają nam pismo, które jest odpowiedzią i to tylko dla pań, a nie do całej rady. I chciałbym zadać pytanie, w końcu kiedy panie zaczną pracować merytorycznie dla dobra miasta i gminy Drobin, dla dobra ich mieszkańców, abyśmy w końcu nie zarzucali sobie takich właśnie jakichś zajadłych docinek. Nawet dzisiaj było to na sesji, że czegoś tam brakuje, ktoś czegoś nie wypisał, nie wymazał. Przecież to i tak nie ma większego znaczenia, a ma znaczenie, jak my pracujemy dla dobra społeczności drobińskiej. I uważam, że to jest najważniejsze, a nie to, żeby coś tylko komuś wytykać, żeby coś zarzucać i to jeszcze nieprawda. I naprawdę przestańcie pracować w złym wizerunku w tej razie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Janek. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, radni i pozostali uczestnicy tej sesji. Chcę powiedzieć, że nie tylko biblioteki i spółdzielnia socjalna dawała dla dzieci w okresie wakacji jakieś tam zabawy, gry i tak dalej. Również i Stowarzyszenie Nasz Drobin, jak i Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo tak samo. I chciałam powiedzieć, że ponad 2,5 miesiąca te dzieciaki chodziły i na zakończenie pojechały do Sielanki na 2 dni. Następne chciałam poinformować, że przewodniczący Rady Seniorów w Drobinie Kazimierz Pokrętowski został delegatem na drugą kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. A mówię dlatego ze względu na to, że jest członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 7, o czym trzeba po prostu mówić, bo widzę, że nasze władze, to znaczy to akurat jest nowe pismo, ale tak jak na przykład na temat tych dzieciaków i dla dorosłych, co robi Stowarzyszenie Nasz Drobin, to naprawdę zapraszam wasze radnych tak samo wejść na stronę, zobaczyć jakie są działania. Dziś na przykład są działania gancarskie w Niemczewie, o godzinie 17 się rozpoczynają. I jeszcze jednego mi zabrakło, tu co było pokazywane na slajdzie, droga do Kuchar. Wszystko jest ok, tylko tam mi zabrakło jednej osoby. Zabrakło Błażeja, który naprawdę walczył, żeby ta droga była. I tego mi naprawdę zabrakło, no nie mógł być, bo był chory, ale przynajmniej ktoś by na ten temat wspomniał, że rzeczywiście, że walczył, żeby ta droga tam była. Dziękuję, tylko to chciałam powiadomić. Dziękuję pani Jarno, to tak adwokatem bardzo krótko. Ja nie sądzę, że pojawia się wola w przedstawianiu informacji i tak myślę, że przed wydaniem kolejnego kontaktu taka prośba, bo tam informacje odnośnie Związku Emerytów i Rencistów są, to ja bym bardzo panią radną prosił, żeby tam informacje takie też przy tej okazji, bo jeżeli współuczestniczy pani w tworzeniu tego naszego biuletynu informacyjnego lokalnego, to żeby te informacje też przekazywać, bo to ja nie wierzę w to. Za późno wiadomość, że trzeba
ciągu tam 2-3 dni coś napisać, ktoś gdzieś wyjeżdża. No zaraz do pana redaktora naczelnego się zgłoszę z uwagą. Mam nadzieję, że pójdzie. A odnośnie przedstawienia tych informacji w sprawozdaniu międzysesyjnym, to też ewentualnie taka sugestia, żeby powiedzieć, bo tutaj też trochę w obronie myślę pana burmistrza sprawę, że pani rada mówi, że to jest na stronie, natomiast ja się nie dziwię, że nie wszystkie instytucje, nie wszystkie organizacje tą stronę są przeglądane. I kwestia też to jest jakby pewną własnością danej organizacji. Teraz bez zgody danej organizacji udzielania jakichś informacji. Także mówię, nie sądzę, żeby to była zła wola, natomiast kwestia tutaj myślę, że organizacyjna pomoże nam uniknąć nieporozumień, bo to jeżeli dzieją się dobre rzeczy, to ja myślę, że jak najbardziej się trzeba tym chwalić przy natłoku informacji negatywnych, które są w mediach i które nie oddziałują pozytywnie na samopoczucie. Tak? Dzieje się również właśnie bardzo dużo dobrych rzeczy i tymi rzeczami jak najbardziej trzeba się chwalić. Tak jest. Tylko chwalić jeszcze szerzej, bo jeszcze parę stron do kontaktu, jak dojdzie, to będzie trochę cięższe, ale nie sądzę, że był problem. To jest Państwa radny, pani radna Krajewska. Ja może się odniosę do słów pana radnego Wawrowskiego. Pan określił, że myśmy złożyli donos. Żaden donos, proszę pana, jak wam wszystkim wiadomo, byłyśmy obserwatorkami konkursów na wyłonienie dyrektorów szkół, tak, drobienia i Łęgu, i było szereg nieprawidłowości i stwierdziłyśmy, że nieprawidłowości, do tych nieprawidłowości powinien się odnieść organ nadzoru pedagogicznego. I tyle, i to nie był żaden donos, proszę pana, tylko oficjalne pismo. Jeśli pan jest zainteresowany, to macie zwrócić do nadzoru pedagogicznego i panu udostępnią te pisma. Dziękuję pani radna Lucia. Ja też adwocę wypowiedzi kolegi tutaj wiceprzewodniczącego. Pozwolę sobie zauważyć, że moim zdaniem myli pan pojęcia. Donos to jest czymś innym. A ja uważam, że ja wykonywałam jak najbardziej pracę radnej, a nie czyniłam donosy. Ja działam jak najbardziej na dla dobra gminy, a jeżeli pan postrzega moją pracę inaczej, to już pana sprawa. Dziękuję. Może na dzisiaj tyle. Tak. Czy jeszcze oświadczenie i komunikaty ktoś z państwa? Ja bardzo państwu dziękuję. Zamykam 26. sesję Rady Miejskiej w Gminie 2014-2018. Thank you.